Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Marcin Kucharski, zajmuję się układaniem psów myśliwskich. Za chwilę będę przygotowywał ścieżkę tropową dla psa rasy gończy polski. Jak widzimy tutaj, o, buty tropowe są przygotowane, ścieżka będzie w butach tropowych. Pogoda jest, no jak to mawiają, dobra i bardzo dobra. Może nie do końca dobra, bo jest 7 stopni Celsjusza, także jest trochę zimno, wieje bardzo mocny wiatr. Także pewnie psa będzie, że tak powiem, ściągać z tej ścieżki. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Teren mniej więcej mam już wcześniej wyreżyserowany. Mniej więcej wiem, jak ta ścieżka ma wyglądać. Ścieżka będzie miała dwa załamania. Jedno załamanie będzie pod kątem 90 stopni, drugie będzie pod kątem rozwartym. Wszystko po to, żeby mu z jednej strony ułatwić sprawę, ale z drugiej strony i utrudnić, bo jak się szuka postrzałka, to ta zwierzyna może chodzić różnie i ona przeważnie chodzi różnie i nie to, że ja zrobię, że tak powiem, załamanie pod kątem 90 stopni, bo tak zwierzyna może przejść, może nie przejść, może przejść od razu pod kątem rozwartym, później może przejść pod kątem, powiedzmy, że było rozwartym, było zwartym, różnym może być. Także tutaj zawsze trzeba kombinować. Miejsce ze strzału jest przygotowane. No i zobaczymy. Idziemy dalej robić ścieżkę tropową. Moi drodzy, to jeszcze raz ja. Ścieżka tropowa została przygotowana. Na końcu jest rapetka, tak jak tutaj widzimy. No i cóż. Ciekawy jestem, jak mu to pójdzie. Jaką sobie poradzi na tej ścieżce tropowej. Ciekawy jestem. Dzień dobry moi drodzy. I teraz mamy co? Mamy gończego polskiego. Wszystko przygotowane, otok i będziemy powoli szli na miejsce, na domniemane miejsce ze strzału. Dzień dobry moi drodzy, to jest znowu ja. Pies czeka w pozycji siad. Otok jest przygotowany, zaraz mu zdejmę smycz, założę otok drugi. Początek ścieżki tropowej, tak jak widzimy, jest zaznaczony. Moi drodzy, jestem ciekawy, jak mu to pójdzie. Bo gdyż, tak jak mówiłem, jest plus 7 stopni, czyli niezbyt za ciepło. Wiatr wieje, kręci niemiłosiernie. No ale zobaczymy. Wychodzę z założenia, że im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w boju. Dobra, idziemy. Pokażcie się. Obroża tropowa założona. Chodź na zestrzał. Szukaj. O, dobrze. Dobrze, wąchaj. Wąchaj. Tak. No dobrze. No proszę. O, no. Szukaj. Nasza rola to jest tylko taka, żeby odplątywać mu otok. Nic więcej nie robić. Wiatr zrobił swoje. Pies robi koła. No. Szukaj. O. Tam się pies musi naprowadzać. A. Za szybko, no ale... Dodam, że to jest zupełnie nowy teren dla psa. Tutaj z nim nie ćwiczyłem specjalnie. Co innego było robione wcześniej, znaczy gdzie indziej.
A teraz co innego, czyli musi kufę przy ziemi mieć i czekać sam z siebie. I zobaczcie, wychodzi mu to nieźle, trochę szybko. Świadczy to o dużym temperamencie psa oraz jego pasji. No i to będzie ciekawie. O, groźnie. Czasami mam miło okres, możemy zejść. Dobra, szukaj. O. No, dobry! A jak? Znalazłeś rapetkę dzika? Znalazłeś, maluchu. Znalazłeś, dobrze. Zobacz, rapetka znaleziona. Praca była fajna, aczkolwiek trochę kurde za szybko, żeś zasuwał. Zasuwałeś jak lokomotywa, którą by coś gonił, no ale dobra. Jesteś młody, masz temperament, jesteś gończym polskim. No, czyli fajnie. Podobała mi się fajna praca. Mimo tego wiatru, który tak kręcił w prawo, w lewo, mimo tej niskiej temperatury, to dałeś sobie radę, stary. Dałeś! Tak, jestem z ciebie zadowolony. O, jest rapetka. Słuchajcie, rapetkę zabieramy. Pies to ma widzieć. I w tym momencie zapinam psa na otok i wracamy z powrotem do samochodu. Słuchajcie, moi drodzy, pies pracował bardzo fajnie na ścieżce tropowej, już wracamy. I teraz tak, zapiłem psa na otok i idę z nim, wracamy już, a pies idzie za mną na otoku, powoli, chodź tu pomiędzy krzaczorami. I to też jest, pokaż mi się, tu jest, i to też jest forma nauki. Forma nauki, forma szkolenia, ćwiczeń z psem. O, zobaczcie, ja sobie idę na spokojnie. Pies idzie obok mnie. Może sobie oczywiście szukać, nie szukać, ale no co zrobić. Jestem zadowolony z pracy psa i może być, w tym momencie już może być tylko i wyłącznie lepiej. Dobra, chodź sobie, przejdziemy sobie tutaj. O, jakaś droga jest. Także polem już nie będziemy musieli iść. Chodź. Ścieżkę tropową zrobiłem specjalnie w takich warunkach, dlatego że wiem, że tam chodzą lisy, chodzą borsuki, chodzą sarny. Także to jest stale uczęszczane miejsce. Akurat w tym momencie nie było nic, bo pies nie zbaczał z kursu, ale zawsze jakiś gdzieś tam zapach był. A my sobie teraz chodź. Idziemy sobie z psem na spokojnie i wracamy. Chodź. Dzień dobry, moi drodzy. Już jestem po ścieżce tropowej z psem. Tak jak widzieliście wcześniej, jestem z jego pracy bardzo zadowolony. Pies robi postępy, będą z niego ludzie, ale cóż, szkolenie to jest tylko szkolenie. Brakuje mu jeszcze takiego obycia praktycznego, czyli znalezienia kilku postrzałków, wzięcia udziału w zbiorówkach. I to nie tylko w czasie poszukiwania postrzałków, ale i kiedy stoi z myśliwym na stanowisko. I po prostu tylko tego, na chwilę obecną mu tylko tego brakuje. Ale tak jak widzieliście, pies ma z kolei temperament, będą z niego ludzie, jestem z niego, jak już podkreśliłem, bardzo zadowolony. I oby jak najwięcej takich psów właśnie. Pies się nie boi niczego, ciągnie, czasami, tak jak widzieliście na tym filmach, skraca ścieżkę tropową, czasami się gubi, ale sam się naprowadza, robi te koła po to właśnie, żeby się naprowadzać. I o to chodzi, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Cześć.